Bez zwycięstwa z dalekiego Kołobrzegu powrócili koszykarze Siarki Tarnobrzeg. W meczu 15. kolejki pierwszej ligi podopieczni trenera Arkadiusza Papki przegrali z miejscową Kotwicą 76-85. 18 punktów dla Siarki rzucił Paweł Nowicki, 15 Daniel Rypiński, 10-punktową granicę przekroczyli jeszcze Piotr Niedźwiecki i Wiktor Sewioł. W przedostatnim meczu w tym roku Siarka podejmie Biofarm Basket Poznań. Po 15 kolejkach tarnobrzeska drużyna jest na 6. miejscu z bilansem 8 zwycięstw i 6 porażek, zaś zespół z Poznania zajmuje 12. lokatę, mając na swym koncie 6 wygranych spotkań i 7 przegranych. Mecz zaplanowany został na sobotę 16 grudnia, początek godzina 18. Jacek Czech, niepełnosprawny pływak z Tarnobrzega, potwierdził, że wciąż należy do światowej czołówki. W niedawno rozegranych Mistrzostwach Świata w Meksyku nasz pływak zajął 4. miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym oraz 5. na setkę. Na pewno cieszę się z wyników czasowych, bo wciąż po prostu robię progres, wciąż po prostu szybko pływam. Do medalu coś tam zawsze zabraknie albo po prostu gdzieś tam szczęścia trochę mniej. Aczkolwiek cieszę się, że mogłem rywalizować na Mistrzostwach Świata. Tutaj od roku nic się nie zmienia. Generalnie prym wiodą Chińczycy, którzy są bardzo mocni i generalnie dużo sprawniejsi, więc ciężko tutaj z nimi rywalizować. To jest generalnie dwie klasy dużo, dużo więcej. Przed nami takimi zawodnikami gdzieś z tej pierwszej, poza pierwszą trójką. Ja natomiast, przede wszystkim jadę po to, żeby dać siebie wszystko i liczyć na to, że szanse się wyrównają. Obecnie utalentowany pływak odpoczywa, ale już myśli o przyszłorocznych Mistrzostwach Europy, które odbędą się w sierpniu w Dublinie. Będę chciał się przygotować, ale najbliższy miesiąc to przede wszystkim czas na odpoczynek dla organizmu, bo powiem tak, gdyby nie wsparcie fizjoterapeutów, lekarzy, to ja podejrzewam, że w ogóle bym nie pojechał, bo organizm już był tak wyczerpany, bóle, przemęczenie mięśniowe było już olbrzymie. To, co mnie czeka chyba w przyszłym roku, to przede wszystkim jeszcze doskonalenie techniki pod kątem koordynacji oddechowo-ruchowej, bo gdzieś tutaj pozostaje jeszcze taki zapas, który można wykorzystać. I to też daje jakąś tam nadzieję. No i przede wszystkim chyba spokój, bo to jest bardzo potrzebne. Meksyk mnie nauczył przede wszystkim takiego dystansu do problemów, do tego, co nas spotyka, bo na pewno dla mnie jakimś, może nie traumą, ale takim ciężkim doświadczeniem było Rio, gdzie zderzyłem się z bardzo trudnymi warunkami. To zaprocentowało na pewno też na Mistrzostwach Świata w Meksyku, gdzie były różnego rodzaju problemy, zarówno zdrowotne, komunikacyjne, troszeczkę i logistyczne. Bo powiem w ten sposób, to jest inne środowisko pod kątem i życia, i inne środowisko pod kątem stref klimatycznych i flory bakteryjnej, więc trzeba być bardzo mocno i zdrowotnie przygotowanym na to, żeby tam funkcjonować. Mi się to udało. Mimo iż Jacek ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. wicemistrzostwo świata z 2010 roku i 2 rekordy świata ustanowione w 2016 roku, to wciąż stawia sobie nowe sportowe cele. Byłem na 2 igrzyskach, ten medal mi się gdzieś tam wyśliznął z rąk. Na pewno, jeżeli mi zdrowie dopisze, to w perspektywie tych 3 najbliższych lat będę starał się powalczyć o wyjazd na igrzyska i rywalizować tam z najlepszymi. Natomiast nie składę sobie zbyt dużego ciężaru na głowę. Przede wszystkim chcę być szybszy, sprawniejszy, mocniejszy i nigdy się nie poddawać. Mocnym akcentem tegoroczne starty zakończyli tenisiści stołowi IKS Jezioro Tarnobrzeg. Podczas indywidualnych Mistrzostw Polski podopieczni trenera Jacka Lachora wywalczyli 15 medali, 3 złote, 3 srebrne i 9 brązowych. Z 2 złotymi medalami w singlu i deblu z Mistrzostw powrócił Maciej Nalepka, z kolei Krzysztof Żyłka z Gdańska przywiózł złoty i srebrny medal. Z kolei po 3 medale wywalczyli 2 najbardziej sprawni zawodnicy IKS-u. Paweł Włodyka zdobył 2 srebrne medale w singlu i mikście oraz brąz w deblu, zaś Jerzy Zajdel zakończył mistrzostwa z 3 brązowymi medalami w singlu, mikście i deblu. 2 brązowe medale w grze pojedynczej i deblu wywalczył jeszcze Janusz Hamot, zaś po 1 brązowym krążku z Gdańska przywieźli Piotr Sokalski, Paweł Mazuryk i Mariusz Matejek.
Dwie wygrane z rzędu odnieśli trzecioligowi siatkarze Siarki, którzy pokonali w Radymnie miejscowy Żagiel 3-1 oraz w Łańcucie tamtejszy Sportur 3-0. Zwycięską passę podopieczni trenera Szczepanika będą chcieli podtrzymać w najbliższą sobotę, kiedy to w tarnobrzeskiej hali Mosir podejmą trzeci w stawce PZL Sędziszów Małopolski. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00.